Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was deser. Tym razem deser, nie ciasto, no deser. Jowopowaja planowała ciasto zrobić, ale mi się tak nie chciało, I więcej czasu mu wolnego, tym bardziej mi się nic nie chce, normalnie nic. Nie wiem, czy Wam też tak idzie w tych czasach dzisiejszych, ale naprawdę mi się nic nie chce. No, deser jest bardzo łatwy, je na galaretkach i na bite śmietanie i już Was zapraszam do oglądania filmu. Okej, kochani, tu muszę dwie galaretki i wrzątek. Jemu galaretka jedna cytrynową, jedna agrestową. I teraz tak, albo te galaretki rozpuścicie całość we wrzątku, albo zrobicie się tak, że trochę we wrzątku rozpuścicie, znaczy trochę wrzątku i reszta dopełnimy zimną wodą, żeby szybciej stężało, żeby szybciej wystygło, żeby szybciej stężało. No, okej. I ta galaretka agrestową rozpuszcza w szklance i tam około 150 ml wrzątku. No, dobrze wymieszać wszystko, rozpuścić. A w tym duży, aha, i ta galaretka agrestową przyjdzie do ubitej śmietany potem. A galaretka cytrynowa, tu mu tak gdzieś około 100. Nie wiem dokładnie, to się wydobyło trochę mniej niż tam w tym było. Około 150 gramów, 150 ml wrzątku też to rozpuszczam. I jak już będzie dobrze rozpuszczone, te żelaty na ten cukier, musi dobrze być rozpuszczone, to uzupełnia do szklanki dum tyle wody, żeby było tak około 250 ml, a do tego dużego pojemnika dum tyle zimnej wody, żeby było 500 ml. No. Chyba wiecie, o co chodzi. Jeśli chcecie na samym wrzątku rozpuścić to cytrynowo we 500 ml wrzątku, a agrestową we 250 ml wrzątku. No ale to potem wtedy dłużej stygnie. Ok, musimy to wystawać się do lodówki, żeby szybciej stężało, żeby zaczęło tężyć, szybciej wystygło. I jak już ta cytrynowo będzie tak w takim stopniu. Tu ma takie malutkie szklaneczki, to chyba są setki, dokładnie nie wiem. Ja ich mu tutaj 6 i tu mu 3 takie trochę większe i akurat na to wszystko mi starczyło. I teraz te szklanki, musimy mieć coś, żeby te szklanki położyć, żeby one w takiej pozycji zostały. Ja tu miała taką silikonową formę do, no, do takich babeczek. To babeczek u nas się nie sprawdzał, ale tu mi się super sprawdziła. A jak macie taką normalną metalową formę do mafinek, to musicie coś tam podłożyć pod spód, albo malutkie kartofle, no ten był akurat za mały, za duży, albo ze ręcznika papierowego zrobicie kulkę i tak jakoś to ułożyć, żeby ta szklanka została w tej pozycji. No i oczywiście musimy, jak macie silikonową taką foremkę, to musicie oczywiście na deskę to wziąć, bo jak pojście to potem napełnili i chcieli to i chcieli do lodówki zanieść, to bo się to wszystko przewróci i wyleje i potem będzie beceć. No. Okej, okay. Ja to w tej pozycji tak zostawię, akurat mi się to tak fajnie trzymało. I teraz napełnia tyle tej galaretki. Już się ta galaretka tutaj dała do innego pojemnika z takie z dzióbki, żeby mi się lepiej lało. I teraz ostrożnie wana napełniać te szklanki, żeby tego nie wyląć. No, te szklaneczki. Szklaneczki miałam po świeczkach. No. Widziałam świeczki, się myślę, kurde, kupię świeczki i potem szklaneczki będę używać do deserów, no. Okej, oczywiście dobrze są wymyte, 30 razy wymyte, żeby żadnych śladów po tej świeczce nie było, no. Już są czyściutkie. Okej, napełnimy te galaretki, tak, te szklanki, tą galaretką cytrynową. Tak to wyglądał. No, mi akurat to wszystko, ta ilość starczyła na te, no, 6 mniejszych i 3 większe. Ok, teraz do lodówki, aż to stężeje, całkowicie stężeje. A tu ta zieloną, ona mi trochę więcej stężała. No szybciej mi stężała w tym czasie, ale ja trochę ją wsadziła w to gorącej wody, ta szklanka. I tak, żeby mi się ten, no żeby była taką płynną, bo jak będzie za bardzo stężało, to potem mogło się grudki zrobić. Ok. Co? Jest płynno i teraz tu mu 200 ml śmietany kremówki, wychłodzono musi być, ubiłam ją na sztywno i teraz będę pomalutku wlewać ta galaretka agrestową i dokładnie wymieszać. Będę dalej miksować.
Oczywiście jak macie galaretkę cytrynową, to możecie cytrynową wziąć. No jedna cytrynowa, także musiała jak tu skombinować coś. A i wszystkie składniki w opisie, co i jak. No. Ok, zmiksujemy. Wszystko dobrze, nie ma grudek, super, pięknie wszystko. Ja się to do na 2 minutki do lodówki jeszcze, bo troszkę zapłynę. Nie, możecie już zacząć to wylewać do szklaneczek, ale już dłuż się tak na 2 minutki jeszcze do lodówki. I po tym czasie już w jajunach, tu wyciągnęła w jajunach już te moje desery. Teraz się możemy je postawić na prosto. Tak. Jeden deser to już oczywiście spróbowałam, już się tam chłodzi. Tak to wyglądał. I teraz tyle tego, powiedzmy, pianki, bo to smakuje jak pianka. Napełnimy, ja tu tak dałam po 4 łyżki, ale tyle napełnić, żeby no, żeby zakryło te żółte, tę żółtą galaretkę. No. I też uważajcie, żebyście nie poplisk, nie pochlapali, nie pobrudzili tych szklaneczek. Za dużo też tam nie loć, tak centymetr od rantu, żeby było wolne. Możecie tak ostrożnie, albo łyżką ostrożnie. No. Pomalutku, pomalutku. I to oczywiście też pójdzie do lodówki. Do stężenia. Oczywiście ta pianka już tężeje szybciej do lodówki teraz. I po tym czasie tak to wyglądał. To było chyba pół godziny, mi się wydaje. To musicie sprawdzać po tym, żeby było sztywne. I tu już tak moje galaretki są. Tamte zrobię jak na prosto. I do dekoracji mu tu świeże listki mięty, trochę cytryny, w cieniuśkie plasterki się pokroiła i tu się ubija 200 ml śmietany kremówki zaś, czyli zaś dodatkowe 200 ml, ale te 200 ml to mi było za dużo, bo mi zostało. I przełożyła się do bojtla, to znaczy no, ubija to się ta śmietana i przełożyła się do woreczka z taką tą końcówką gwiazdka, nie wiem czy było pokazywała. Zaraz o pokazach. To jest taką największą gwiazdkę, jaką miała. Ona fajne rozety robi. Możecie oczywiście taką normalną gwiazdkę, jak wymocie. Malutko też wyjdzie, też będą fajne dekoracje. Ok, zrobimy sobie rozety. Albo jak to się nazywa? Przydekorujemy cytryną. Jeden plasterek na 4 se pokroiłach. Tak, żeby fajnie wyglądało. I możecie... tamta pół plasterka. Jak uważacie, świeże listki mięty na to i można deser jeść. Teraz pana z wami jeść. Tak to się prezentuje. Było bardzo pyszne, bardzo orzeźwiające, takie no, richtig, richtig fajne, muszę powiedzieć. Smacznego. Najlepsza jest ta pianka taką. Kochani, widzieliście, bardzo łatwo się robi, no, no trzeba czekać na ten czas, żeby ta galaretka stężała, żeby była tak do tego stopnia tak stężona, żeby można ta drugą wlać, a ta drugą potem ze śmietaną już potem idzie, już potem szybciej tężeje, no. Oczywiście galaretki możecie inne smaki użyć, jakie tam wasze ulubione są, a dekoracja też oczywiście, no, no ja śmietana to tak wiecie, zawsze coś tam do góry, a dekoracja to możecie na przykład truskawki wziąć, w zależności jaką galaretkę macie, albo jakąś tam czekoladkę ozdobną, no, do takich deserów. Dobra, kochani, to by było na tyle z deserów i owo życzę wesołych świąt, spokojnych świąt. Myślę, żebym się niedługo widzieć, tak się zastanawiam, czy się nie zrobi trochę wolnego od filmowni, bo muszę coś może w domu porobić. Nie, zastanawiam się jeszcze. Może będziemy się widzieć w czwartek albo w piątek, w niedzielę to na pewno, coś muszę wymyślić dobrego. No, okej, okay, dobra kochani, to by było na tyle. Jeszcze raz życzę wam wesołych świąt, dzięki za obejrzenie, dzięki, że się zdzierze, czekajcie, dzięki, że się ze mną są. Dzięki za komentarze wszystkie i do następnego razu. Cześć!